Cukrzyca obecnie zaliczana jest do pierwszej niezakaźnej choroby uznanej za epidemię. Liczba chorych na świecie ciągle rośnie. W Polsce już co dziesiąty Polak może borykać się z tą chorobą. Cukrzyca nie boli, może nie dawać żadnych dolegliwości, ale już podwyższony poziom cukru we krwi niszczy organizm i w efekcie może powodować nagły zawał serca czy udar mózgu. Niestety, fala zachorowań na cukrzycę ma tendencję wzrostową, także spodziewamy się nawet, że w ciągu kilku lat będzie ten problem dotyczył co dziesiątego Polaka. W Polsce mamy ponad 3 miliony zdiagnozowanych chorych na cukrzycę, ale chorych jest znacznie więcej. Profesor Grzegorz Dzida z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przypomina o systematycznych badaniach poziomu cukru we krwi, aby w porę wychwycić także stan przedcukrzycowy. Osoba pozornie zdrowa nie ma żadnych dolegliwości, żadnych sygnałów, natomiast takim sygnałem alarmowym jest to właśnie podwyższenie stężenia glukozy we krwi powyżej 100 mg. Aby uchronić się przed chorobą i jej naprawdę groźnymi powikłaniami, już wtedy trzeba koniecznie podjąć odpowiednie kroki zdrowotne. Między innymi unormować wagę, zmienić dietę i wprowadzić aktywność fizyczną. Przede wszystkim cukrzyca przyspiesza rozwój miażdżycy ze wszystkimi jej konsekwencjami klinicznymi. To znaczy niedokrwienie mózgu, niedokrwienie serca, niedokrwienie kończyn dolnych, czego wyrazem są udary mózgu, zawały serca, niewydolność serca czy problemy z krążeniem w kończynach dolnych. W ocenie lekarza prawie połowa pacjentów na oddziale kardiologicznym czy neurologicznym ma cukrzycę. Jeżeli w porę nie zatrzymamy u siebie objawów przedcukrzycowych, możemy niestety dołączyć do tej grupy. Więcej informacji na temat cukrzycy, m.in. jadłospis dla diabetyków oraz informacje na temat diety warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej, leczącej z cukrzycy. I obszerny wywiad z profesorem Grzegorzem Dzidą znajdziemy w grudniowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie, który trafił już do sprzedaży. W grudniowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie znajdziemy informacje, jak sprawdzić, czy chorujemy na cukrzycę. Ponadto mamy skuteczne rady, jak bronić się przed tą groźną chorobą. W grudniowym miesięczniku przeczytamy również o korzyściach z uprawiania zimowych sportów i jemiole, roślinie rewelacyjnej na nadciśnienie i bolące stawy.